Czy można bezkarnie podpisać się na lokomotywie na oczach Straży Ochrony Kolei? Okazuje się, że tak i wcale nie trzeba być premierem. Z wyjątkowej okazji skorzystali uczestnicy inauguracyjnego przejazdu mistrzowskich lokomotyw PKP Intercity. W dzisiejszym programie powiemy także o inwestycjach kolejowych finansowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych. Ania Wojtkowiak, witam i zapraszam na Kolej TV. Nowe udogodnienia dla podróżnych na stacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. PKP Polskie Linie Kolejowe instalują nowoczesny system informacji pasażerskiej. Ponad 15 milionów złotych. Taki jest koszt zaprojektowania i wykonania systemu informacji pasażerskiej. Na obu stacjach widać już nowe wyświetlacze, tablice informacyjne, głośniki i oznakowania peronów, a wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego umożliwi sprawne sterowanie urządzeniami. Kolejne wyświetlacze w przyszłości mają się pojawić na wszystkich stacjach i przystankach w warszawskim węźle kolejowym. Przystanek Warszawa Wola odchodzi do historii. 20 maja przystanek zmienił nazwę na Peron 8 Warszawa Zachodnia. PKP PLK zdecydowały się na zmianę, by ułatwić pasażerom m.in. dojazd do lotniska w Modlinie i uporządkować system informacji pasażerskiej w obrębie stacji Warszawa Zachodnia. Pasażerowie z łatwością odnajdą Peron 8. Pokieruje ich do niego system tablic informacyjnych. 19 maja w wielu miastach Polski miłośnicy kolei i pasażerowie wzięli udział w trzeciej już edycji kolejowej Nocy Muzeów. Nocna wyprawa odbyła się m.in. do parowozowni Skierniewice i Muzeum Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów, Rawa, Biała. Organizatorami Kolejowej Nocy Muzeów 2012 była Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych Rogów oraz Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Skierniewice. Partnerami imprezy były PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, PKP Energetyka oraz przewozy regionalne. Niepowtarzalny klimat wyprawy sprawia, że Kolejowa Noc Muzeów z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kolej porusza kibiców. 20 lokomotyw z tym hasłem, barwami flag i wizerunkami stadionów jeździ już po torach. O specjalnym malowaniu elektrowozów PKP Intercity mówiliśmy niedawno w Kolej TV. Dzisiaj przyszedł czas na ich oficjalną prezentację. 19 maja w Warszawie kolorowe lokomotywy pojawiły się na wyremontowanym przystanku Warszawa Stadion i przejechały mostem kolejowym na Wiśle. Trudno nie przyznać, że prezentowały się imponująco. Na paradę przyjechały elektrowozy w barwach Polski, Ukrainy, Rosji, Czech i Grecji, a także z wizerunkami stadionów w Warszawie i Wrocławiu. Aby je zobaczyć, tłumnie stawili się miłośnicy kolei i piłki nożnej w różnym wieku. Wśród gości byli także premier Donald Tusk, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak, przedstawiciele grupy PKP oraz dziennikarze. Wyjątkową atrakcją okazała się możliwość podpisania elektrowozu w barwach reprezentacji Polski. Na biało-czerwonym husarzu swój autograf zostawiły setki uczestników inauguracyjnego przejazdu lokomotyw, w tym premier i minister. Cały projekt prowadziliśmy dla takiego momentu jak ten, dla takiego wydarzenia, gdzie możemy zaprosić tysiące warszawiaków na Most Świętokrzyski w Warszawie, na Most Poniatowskiego, tutaj na przystanek Stadion, żeby te lokomotywy pokazać, żeby można było ich dotknąć, żeby można było je podpisać, żeby można było zobaczyć, jak kolej porusza kibiców w różnych językach, w językach krajów grających na Euro. PKP Intercity na Euro 2012 przygotowało 20 lokomotyw w barwach państw, które będą uczestniczyć w mistrzostwach oraz z wizerunkami polskich stadionów, na których zagrają piłkarze. Na każdej z nich umieszczono także hasło Kolej porusza kibiców, zarówno po polsku, jak i w języku kraju, którego barwy zdobią lokomotywę. Każdą sobotę i niedzielę do 3 czerwca na Moście Siedlicowym w Warszawie o godzinie 11 będzie można zobaczyć wszystkie lokomotywy poszczególnych krajów, które grają w grupach na Euro 2012 i te lokomotywy na moście będą dla warszawiaków. Lokomotywy mają promować Euro 2012, kolej oraz Polskę. Można je spotkać zarówno na krajowych, jak i europejskich szlakach. Prowadzą pociągi do Berlina i Pragi. Mistrzowskie lokomotywy będzie można podziwiać do końca października. Ale uwaga! Elektrowóz uznany za najładniejszy przez głosujących na stronie internetowej PKP Intercity pozostanie na torach do pierwszej rocznicy mistrzostw, czyli aż do czerwca 2013 roku. Głosowanie trwa do 8 czerwca. W dniu rozpoczęcia Euro 2012 poznamy jego wynik. Dodatkową atrakcją wydarzenia był pokaz umiejętności Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze zaprezentowali m.in. działania z psami służbowymi, zatrzymanie przestępcy z bronią palną oraz specjalny samochód monitoringu.
to jeden z najpiękniejszych regionów w Polsce. To także mnóstwo wspaniałych widoków i klimatycznych odcinków linii kolejowych. Zapraszam na Podkarpacie, gdzie przyjrzymy się inwestycjom, jakie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Remonty regionalnych linii nabierają tempa. W województwie podkarpackim trwają prace na odcinkach linii numer 106 Rzeszów-Jasło oraz numer 108 Struże-Krościenko. Celem przeprowadzanych działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów. Zwiększy się prędkość jazdy, co wpłynie na skrócenie czasu podróży. Przebudowane zostaną perony i przystanki osobowe. Podjęte zostaną również działania, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jeśli chodzi o finansowanie, to z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest ponad 75% na linii 106, natomiast na linii 108 ponad 66%. Reszta to jest właśnie fundusz kolejowy i środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych. Na linii numer 106 robotami objęte są odcinki od stacji Rzeszów Główny do stacji Boguchwała oraz od stacji Czudec do mijanki Przybówka. Łączna długość to 41 km. Przebudowany zostanie układ torowy, 7 stacji oraz 5 przystanków osobowych. Rzeszów Osiedle, Rzeszów Zwięczyca, Zaborów, Kalembina i Wiśniowa. Powstaną nowe perony przystosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Podjęte działania pozwolą m.in. na przywrócenie pierwotnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej, ograniczenie hałasu i wibracji, skrócenie czasu podróży przez zwiększenie przepustowości poszczególnych linii, a także zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania. W konsekwencji pasażerowie podróżować będą krócej, bezpieczniej i wygodniej. Jeśli chodzi o projekt na linii 106, Rzeszów-Jasło, to wartość ogółem wynosi ponad 160 milionów. PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzą modernizację linii kolejowych na terenie 11 województw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Programy te są najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionów. Ich celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej województw, wzrost konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich oraz zwiększenie znaczenia gospodarczego tych regionów. Uszkodzenie taboru, spadek napięcia w sieci trakcyjnej to sytuacje losowe, które mogą przydarzyć się w każdym miejscu na trasie pociągu. Kolejarze sprawdzali, jak szybko i skutecznie zapobiegać ich konsekwencjom. Testy łączenia składów pociągów przeprowadzono na terenie stacji Warszawa-Praga. Ich zadaniem było sprawdzenie możliwości połączenia składów wagonów z różnego typu lokomotywami spalinowymi i elektrycznymi. W trwającym około 5 godzin ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele 6 spółek kolejowych. Przypadki uszkodzeń taboru lub braku napięcia powodują duże utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociągów. Szybka reakcja polegająca na podstawieniu zastępczego składu daje możliwość błyskawicznego przesadzenia podróżnych do sprawnego pociągu, zapobiegając w ten sposób samowolnemu wysiadaniu pasażerów z pociągu i chodzeniu po torach. Próby wykorzystania starego sprzętu, starego półsprzęgu nie powiodły się w 2 przypadkach. Natomiast zastosowanie nowego sprzętu z jednostek typu ELF pokazały, że wyposażenie lokomotyw w te sprzęgi powoduje, że możemy się łączyć z każdym taborem. Głównym celem przeprowadzonych testów było sprawdzenie możliwości zminimalizowania nieprzewidzianych postojów pociągów na szlaku, powstałych wskutek uszkodzenia taboru lub braku napięcia w sieci trakcyjnej. Zdobyta wiedza oraz wyciągnięte wnioski pozwalają na wyeliminowanie błędnych decyzji, co bez wątpienia wpłynie na poprawę punktualności i bezpieczeństwa podróżnych. Wyposażając lokomotywę czy też pogotowie techniczne w tego rodzaju sprzęg, jesteśmy pewni, że bez kłopotu będzie można awaryjnie usunąć każdy sprzęt, każdą jednostkę elektryczną, która, mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, ale która będzie usterkowana. Przeprowadzone testy łączenia składów to jedne z pierwszych tego typu działań w Polsce. Dla kolejarzy był to ważny sprawdzian przed zbliżającymi się mistrzostwami Euro 2012. Tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie Kolej TV, a za tydzień zapraszam wszystkich widzów o mocnych nerwach. Pokażemy Wam skutki wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym oraz akcję ratunkową, która odbędzie się w ramach kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Zatrzymaj się i żyj. Do zobaczenia za tydzień.